Przemoc w związku jest czymś, co wydaje się nam odległym problemem, który na co dzień spotyka tylko i wyłącznie związki, w które wchodzą osoby z kręgów patologicznych. Tym bardziej szokuje nas, kiedy nagle spotyka to osoby znane z pierwszych stron gazet, którym mogłoby się wydawać daleko do patologii. Osoby, które na co dzień podróżują odrzutowcem, przez cały czas towarzyszy im blask fleszy. Osoby te są nam jednak odległe, więc nie zastanawiamy się jakoś bardziej nad tym, czemu je to spotyka. Prawdziwy szok przeżywamy, kiedy ten odległy problem, który zdawał się nie istnieć poza pewnymi kręgami oraz kolorową prasą, dotyka nas bezpośrednio. Bo niestety, ale przemoc w relacji może spotkać każdego z nas, niezależnie od tego, jakie jest nasze pochodzenie, wykształcenie czy to, jakie prowadzimy życie. Bardzo często przychodzi do nas niespodziewanie i spada na nas jak grom z jasnego nieba, kiedy kochający i zawsze wspierający nas wcześniej partner nagle, jak za dotykiem złego zaklęcia, zmienia się w prześladowcę, jak tylko poczuje się odrobinę pewniej. Wydawało nam się, że wybrałyśmy zupełnie innego partnera, który nagle przemienia się w inną osobę, która nie dawała wcześniej żadnych sygnałów, że coś może być z nią nie tak. I o tym porozmawiamy sobie troszeczkę szerzej właśnie w dzisiejszym odcinku. W filmach istnieje wiele koncepcji podróży w czasie. Jak chociażby w Powrocie do przyszłości mamy model, w którym bohater, który cofa się do przeszłości, może każdym swoim działaniem wpływać na teraźniejszość, tym samym zmieniając ją, co jak wiemy miało katastrofalne skutki. Inną ciekawą koncepcją podróży w czasie jest ta zaprezentowana w serialu Dark. Tam bohaterowie, którzy lądują w przeszłości, starają się cokolwiek zmienić, boleśnie przekonują się przy tym, że ich działanie jedynie przypieczętowałoby to, co już się stało w teraźniejszości. Ich działania są więc już wpisane w linię czasu, której nie da się zmienić, bo już się stały. Dlaczego mówię o tym w kontekście przemocy w związku? Ponieważ historia przemocy, która nas spotyka w relacjach, bardzo często nie jest jedynie nieszczęśliwym wypadkiem. Bardzo często jest wypadkową zdarzeń z naszego dzieciństwa i traum, które odbiły głębokie piętno na naszej psychice, poza naszą świadomością. W sposób podświadomy w dorosłym życiu odtwarzamy nasze traumy z dzieciństwa w nadziei na to, że tym razem będą mieć inne zakończenie. Jesteśmy trochę jak Marty McFly, który wierzy, że swoimi działaniami jest w stanie zmienić przyszłość. Niestety, ale okazuje się to często niemożliwe i podświadomie starając się zmienić zdarzenie z przeszłości i dać mu inne zakończenie, odtwarzamy ten sam schemat. Przyjmijmy za przykład, że twój ojciec zostawia ciebie i twoją mamę, jak byłaś mała. Na świadomym poziomie krytykowałabyś facetów, którzy nagle odchodzą, zostawiając swoje partnerki bez słowa i jesteś pewna na 100%, że nigdy byś się z takim nie związała. Podświadomie niestety, przez wyrządzoną ci traumę, możesz starać się próbować odtworzyć ten schemat. Możesz podświadomie szukać takiego mężczyzny jak ojciec, który zostawił ciebie i mamę i próbować zmienić zakończenie twojej historii z dzieciństwa, dając jej happy end. Tak jak Marty McFly. Niestety tak się często nie dzieje. Nieświadomie odtwarzamy dokładnie ten sam schemat. Starając się zmienić przeszłość, dajemy jej dokładnie to samo zakończenie, jak w serialu Dark. Przemocowe osoby często mają talent do odgrywania kogoś, komu zależy, zwłaszcza na początku. I to może dawać poczucie, że tym razem rzeczywiście będzie inaczej, że ktoś, kto się tak troszczy, nie będzie powielał błędów osoby, która nas kiedyś skrzywdziła. Wierzymy w tę jego dobrą stronę i bardzo chcemy w nią wierzyć, a kiedy stopniowo pojawiają się niepokojące sygnały, traktujemy je jako coś, wiecie, out of character, coś, co nie pasuje nam do tej wizji, którą mamy w głowie. Więc liczymy, że to chwilowe, że się poprawi, albo myślimy, że to my coś zrobiliśmy i sprowokowaliśmy takie zachowanie, bo przecież do tej pory partner wydawał się idealny. I to poczucie, że być może sami sprowokowaliśmy agresora, możemy też wynieść z dzieciństwa, bo często przemoc stosowana jest pod pretekstem kary, a osoby przemocowe używają argumentów: patrz, co przez ciebie zrobiłem, zrzucając z siebie odpowiedzialność na ofiarę. I to może skutkować przekonaniem, że jeśli się wystarczająco postarasz, to będzie dobrze i on nie będzie cię krzywdził. Wiele osób w takich sytuacjach ma tendencję do starania się aż za bardzo i poświęcania praktycznie wszystkiego. Wiecie, dają z siebie wszystko partnerowi, rezygnują z ważnych dla siebie spraw i znajomości, podporządkowują całe swoje życie partnerowi, licząc, że to pomoże, a to tylko pogarsza sprawę, bo dobrowolnie oddają całą kontrolę nad związkiem i sobą w ręce partnera. Powód, dla którego tak się dzieje, jest taki, że kiedy jesteśmy dziećmi, każda emocja, którą odczuwamy w związku z rodzicami, jest w tym wieku utożsamiana z bliskością i miłością. Dlatego niestety, kiedy rodzic funduje nam traumę w postaci dystansu, porzucenia, toksycznego zachowania czy nawet przemocy, to utożsamiamy te emocje z miłością. Jakkolwiek pojebanie to nie zabrzmi, szukając później partnera, podświadomie szukamy tych właśnie cech, które utożsamiamy z miłością, mając nadzieję, że uda nam się zmienić schemat, odwrócić historię, cofnąć czas,
co oczywiście rzadko kiedy się dzieje, co zdają się również potwierdzać statystyki. Połowa dzieci, które były ofiarą przemocy, doświadcza jej potem także w dorosłości. Im więcej przemocy i różnych jej form w dzieciństwie, tym większa szansa na przemoc w dorosłym życiu. I w linku pod filmem znajdziecie więcej statystyk i wykresy, na których się opieram. Brak dobrych wzorców przez długi czas, przemocowa relacja wydaje ci się czymś zupełnie normalnym, bo jest jedyną, jaką znasz. Nie wiesz też albo nie wierzysz, że może być inaczej. Wykształcasz w sobie sposoby funkcjonowania, które dla normalnego, troskliwego partnera są dziwaczne, mogą go odstraszać. Sama też nie umiesz funkcjonować w normalnej relacji, może ci się ona wydawać nudna, pozbawiona chemii i pasji. Może być więc tak, że wstępnie odsiewasz normalnych facetów, a oni odsiewają ciebie. Rozmijacie się. Łatwiej ci złapać kontakt z kimś, kto też jest niepoukładany i też ma problemy ze sobą. Czasem też normalny związek może być trochę przerażający, bo wymaga umiejętności, których nigdy nie zdobyłaś. Działa według zasad, które nie są dla ciebie intuicyjne. Aby w takiej sytuacji wejść w związek z dobrym facetem, potrzeba pracy i cierpliwości z obu stron, a czasami tego po prostu brakuje i łatwiej jest wpaść w kolejne relacje pełne nadużyć. Bycie ofiarą w dzieciństwie sprzyja tendencjom autodestrukcyjnym w dorosłości, nadużywaniu alkoholu, narkotyków, ryzykownemu stylowi życia, który generalnie sprzyja poznawaniu innych osób z problemami i wiązaniu się z nimi. Próba odtworzenia schematu z dzieciństwa, tym razem z lepszym wynikiem, jest brutalnie mówiąc naiwna. Jeśli podświadomie wybierasz osobę, która jest agresorem, a sama masz mentalność ofiary, to od początku dynamika i równowaga relacji jest zaburzona i bez ogromnej pracy po obu stronach to się będzie tylko pogłębiać. A mało kto bez wielu miesięcy terapii jest na tyle świadomy siebie i swoich schematów, żeby taką pracę wykonać. Ze schematu trzeba się wyrwać, spróbować czegoś zupełnie innego. Poza tym, twoje zaufanie do ludzi jest nadwyrężone. Masz problem z tym, żeby się otworzyć i emocjonalnie do kogoś naprawdę zbliżyć, więc podświadomie możesz szukać płytszych relacji z kimś też bardziej zdystansowanym, niezaangażowanym, albo z kimś, kto szuka raczej kontroli nad partnerem, a nie głębokiej więzi. A tam, gdzie jest kontrola, a brakuje zrozumienia dla siebie nawzajem, szybko wykształcają się szkodliwe mechanizmy. Może być też tak, że nie umiesz o siebie dbać i postawić siebie na pierwszym miejscu, bo masz wpojone, że na to nie zasługujesz, więc w jakimś sensie akceptujesz takie zachowanie u facetów, których poznajesz, zamiast od razu się ewakuować. Nawet jeśli na poziomie intelektualnym jesteś w stanie sobie odpowiedzieć, że zasługujesz na dobry związek, to twoje emocje mówią coś innego. Masz też problem ze zrozumieniem własnych emocji, bo być może jako dziecko je tłumiłaś albo próbowałaś się od nich odciąć. Często więc też nie panujesz nad emocjami albo zachowujesz się bardzo impulsywnie i to może sprzyjać szybkiemu rzucaniu się w przypadkowe relacje, zanim się zastanowisz, czy na pewno ta osoba będzie dla ciebie dobra. Nie sprzyja to też budowaniu dobrej relacji, ani naprawianiu tego, co nie działa. Jak więc sobie poradzić i wyjść ze schematu powrotu do przeszłości? Przede wszystkim uwolnić ból z przeszłości, opowiedzieć o tym, pójść na terapię. Leczenie zaczyna się od przyznania, co się stało. Pamiętać, że zawsze masz wybór i możesz uczyć się mówić nie. Wykonywać małe kroki poza sferę komfortu, poza schemat. Na przykład randka z facetem, który jest zupełnie inny niż twój dotychczasowy typ. A także zmienić język, jakim o sobie mówisz. Łapać się na tym, kiedy automatycznie powtarzasz sobie, że jesteś beznadziejna, że nie zasługujesz na miłość albo nigdy nie znajdziesz lepszego faceta. I podważać te przekonania i powtarzać sobie coś zupełnie przeciwnego. No i słuchajcie, to wszystko na dzisiaj, co chciałam wam przekazać. Temat trochę cięższy, ale mam nadzieję, że te osoby, które zmagają się z podobnymi problemami, znalazły tutaj kilka podpowiedzi, z czego mogą wynikać ich problemy w relacjach. Pamiętajcie, że zmiana zaczyna się w nas. Wystarczy tylko wyciągnąć rękę po profesjonalną pomoc, która pomoże uporać ci się z problemami z przeszłości i zacząć na nowo tworzyć zdrowe i wartościowe relacje, nie tylko w związkach, ale z całym otoczeniem i światem. Jeżeli chcecie więcej wskazówek, standardowo zapraszam was do kliknięcia w link poniżej, gdzie co tydzień wysyłam wskazówki poprzez mój newsletter. Ściskam was mocno, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Pa!